To już piąta konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem Jak żyć z cukrzycą, organizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warto te konferencje organizować, bo co roku cieszą się one naprawdę olbrzymim powodzeniem. Jest mnóstwo słuchaczy społeczeństwa Ostrowca, powiatu naszego ostrowieckiego, którzy chętnie przychodzą na wykłady, które są przedkładane przez lekarzy o tej właśnie specjalności. Mieszkańcy powiatu zmagający się z cukrzycą mogli wysłuchać wykładów specjalistów, m.in. na temat zdrowego odżywiania czy znaczenia samokontroli w procesie leczenia. Również mamy tu punkt medyczny, gdzie uczestnicy konferencji mogą zmierzyć ciśnienie, zbadać sobie poziom glukozy we krwi, taki przygodny. Oczywiście są lekarze diabetolodzy, którzy jak najbardziej na wszystkie pytania, ewentualne konsultacje również mogą być udzielane. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna naszych czasów. Niestety zapada na nią coraz więcej ludzi. W powiecie ostrowieckim z tą chorobą zmaga się ponad 4 tysiące osób. Generalnie na świecie mamy ponad 300 milionów ludzi chorych na cukrzycę. Z tego właśnie 90% to jest ta cukrzyca drugiego stopnia, typu drugiego, przepraszam, czyli cukrzyca dorosłych. O tym, jak radzić sobie z cukrzycą w codziennym życiu i jaki tryb życia prowadzić, mówiła m.in. dr Grażyna Majcher-Witt, prezes oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, która uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych konferencjach organizowanych przez Ostrowieckie Starostwo. Żyć trzeba bardzo aktywnie, to znaczy w różnych aspektach aktywności. Po pierwsze, aktywnie uczestniczyć w leczeniu tej choroby, czyli przyjmować odpowiednie leczenie zalecone przez lekarza, czy to w postaci tabletek, czy w postaci insuliny. I tu jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, bo trzeba umieć sobie dawkować insulinę. Ale aktywnie to również aktywnie uczestniczyć w zdrowym sposobie odżywiania i mieć wpływ na to zdecydowany, bo żywienie w cukrzycy to jest tak samo ważne jak leczenie farmakologiczne. No i trzeci aspekt to taka prawdziwa aktywność fizyczna. Konferencja organizowana jest w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wydział Zdrowia w powiecie ostrowieckim jednak nie tylko podczas tego święta prowadzi działania z myślą o osobach zmagających się z tą chorobą. Od kilku już lat starostwo organizuje Szkołę Zdrowego Stylu Życia, która skupia i pomaga wielu pacjentom z cukrzycą.